Całkowicie zarośnięty dom niepostrzeżenie popada w ruinę. To przykre, ale taka jest kolej rzeczy. Najprawdopodobniej były właściciel nie żyje, a dobytek jego życia niszczeje pośród drzew. Zabieram was dzisiaj na przedmieścia Krakowa i razem odkryjemy wnętrze tego domu. Zapraszam na wspólną wyprawę. Witajcie w kolejnym domu pod Krakowem. Tym razem jest to domek w środku lasu. Jest naprawdę niesamowity, bo od bardzo dawna nikogo tutaj nie było. Zobaczcie, jaki piękny piec kaflowy. Tutaj mamy regał z książkami. Niestety się przewrócił. Szkoda. Tutaj stara wada. Tu mamy łóżko, na którym niegdyś były właściciel spał. Na stole jest kilka płyt winylowych, polskie nagrania, polskie nagrania Warszawa. Tutaj widzimy starą maszynę Singer. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to Singer. Ale najprawdopodobniej tak. Tak, Singer. Jak w każdym polskim domu starym, bardzo dużo świętych obrazków. Tutaj mamy ten bardzo fajny piec. U góry ciężarki. Na dole piwnica.
To pewnie coś w rodzaju ziemianki. A w sumie możemy zerknąć. Tak jest. To jest ziemianka. Tutaj można było przechowywać żywność. Jest bardzo chłodno. Co tutaj było? Najprawdopodobniej kuchnia. To jest piec kuchenny, tak. Kilka aluminiowych sztućcy, talerze. No i święty obrazek. Tutaj mamy grzejnik elektryczny. Odzież, która została. Gumofilce, ciuchy robocze. Kolejne łóżko. Troszkę porcelany zostało. Made in Poland, Jarosławiec. A tu co mamy? Jakieś pudełko. Czyżby różaniec? Srebrny łańcuszek. Zobaczcie, jakie fajne zegarki bliźniacze. Ciekawe, czy działają. Zaraz sprawdzimy, czy działają. Są nakręcone, ale najprawdopodobniej już nie działają. Slawa. Metrówka. O proszę. Tu mamy banknoty. PRL-owskie. Stówka chyba z Baryńskim. Tak, Ludwik Baryński. O, 500 nawet jest. 1000 z Kopernikiem. 2000. I 5000. Wow. I to całkiem zachowane. Tutaj moneta. 10 zł. Kolekcja starych banknotów. Licznik od wody. I kilka korków. Tutaj mamy szafę. A w niej również trochę rzeczy pozostało. I więcej talerzy. Co tutaj jest? O, tutaj mamy chyba salon. Kolejne łóżko. Co to za górol? Z
Zobaczcie, jaki zegarek fajny. Chyba już nie działa. Talerze. Wałbrzych. Tutaj jakieś korale. O, pozostałość po uzębieniu byłego właściciela. Troszkę ciuchów zostało. Tutaj medalik z papieżem. O, telewizor. Agat. Takiego jeszcze nie spotkałem. To jeden ze starszych musi być. Mamy kolejny piec kaflowy. Ten jest troszkę mniejszy, ale myślę, by ogrzać to pomieszczenie wystarczy. Krzesełko, obrazy, portret, być może właściciela. A u góry mamy Jana Pawła II. Tutaj również szafa wypełniona ubraniami. Przed domem widzę, że jeszcze stoi stodoła. Spróbujemy tam wejść, o ile będzie otwarta oczywiście. Ale najpierw wejdziemy na górę. Zauważyłem, że są schody na strych. Strasznie ciepło u góry. Butelki po winach. Ewidentnie zamieszkuje tutaj jakaś zwierzyna. Strasznie śmierdzi odchodami. Jak widzicie, nie ma tutaj nic ciekawego. Oprócz śmieci. Schodzimy na dół i zajrzyjmy teraz. Pójdziemy teraz zobaczyć do stodoły.
Dotarliśmy do stodoły. Jest tutaj troszeczkę sprzętu rolniczego. Do rozdrabniania słomy. Stary wózek. U góry kolejna maszyna. Rogi. Z przodu widzimy rozpadający się już dom. Praktycznie cały zarósł. Z ulicy w ogóle go nie widać. Moi drodzy, w tym miejscu będę kończył eksplorację. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było kolejne miejsce pod Krakowem. Nasze klimaty też są całkiem ciekawe. Także zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał i widzimy się znów za tydzień w piątek lub w tygodniu oczywiście. Na razie, trzymajcie się.